Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mecz z Niecieczą to już historia. Odra Opole od 9 kolejek jest niepokonana, nie przegrała żadnego meczu, a my już myślimy o meczu z Motorem Lublin. Moim gościem Michał Surzyn. Hej. Witam serdecznie. Michał, właśnie, co sprawiło, że powróciłeś po 2 latach? W sumie to było taki niezaplanowany powrót, bo kończyło mi się wypożyczenie w Sandecji i byłem przekonany, że wrócę do Jagiellonii, ale nagle dostałem telefon od menadżera, że jest temat tutaj w Opolu. I potem dostałem telefon od dyrektora i w sumie trwało to może tydzień, 2 tygodnie i już byłem tak naprawdę w Opolu i z kontraktem i zaczynałem przygotowanie do sezonu z drużyną. Dobrze się wraca na stare sieci, na w sumie swoje jakby podwórko? Bardzo fajnie, nie wiedziałem, że aż tak fajnie będzie, jednak nie czułem, że będę aż tak tęsknił, ale jednak tęskniłem za tym Opolem, bo jednak tutaj no, całe życie się wychowywałem i fajnie wrócić już po tych 2 latach. Właśnie, moje kolejne pytanie nawiązuje do tego odejścia. Z perspektywy czasu patrząc, podjąłbyś jeszcze raz taką decyzję o odejściu do Jagiellonii? Myślę, że tak, bo była to jednak lekcja życiowa, nie tylko piłkarska. No jednak jak się ma 17 lat i trzeba wyjechać z domu rodzinnego, z mieszkania z rodzicami do tak naprawdę mieszkania samemu 6 godzin od Opola, mieszkanie, obowiązki i łączyć to ze szkołą, więc jest to ciężkie, ale myślę, że podjąłbym dalej taką samą decyzję, bo jednak jest to fajna lekcja na przyszłość. Wyrwanie ze swojego środowiska cięższe, czy obiady domowe większa strata? Myślę trochę tu i tu, ale jednak się tęskni za kolegami i koleżankami, tak jak i za obiadem w domu. Powiedz mi, przejście takiego młodego zawodnika do seniorskiej szatni, to jest duży przeskok? Myślę, że duży, bo to jednak inne zachowania, większa odpowiedzialność. Trzeba być tak naprawdę 24 godziny na dobę gotowym, żeby stawić się tak naprawdę w klubie. No i tak najbardziej no to różnica jest ta odpowiedzialność i presja od kibiców, od zarządu, od tak naprawdę od wszystkich dookoła, jak i w samej szatni. A jakieś takie główne różnice, czy nawet w treningach, jakaś intensywność to jest? To jest największa różnica. Intensywność, ostrość, agresywność. Tak naprawdę pamiętam swój pierwszy trening tutaj w Opolu, jak jeszcze za trenera Rumaka. Tutaj miałem swój pierwszy trening, no to zderzyłem się tak naprawdę z tą seniorską piłką i do teraz zapamiętam, jak odleciałem chyba na 3 metry od jednego zawodnika na pierwszym treningu, więc jest duża różnica. Wracając do Motoru, grałeś kiedyś przeciwko tej drużynie? Tak. Na początku mojego wypożyczenia w Sandecji mieliśmy obóz w Sanoku przed sezonem i graliśmy z nimi sparring, ale wtedy to była tak naprawdę inna drużyna, bo to jednak oni byli wtedy złożeni tak naprawdę z młodych zawodników, a teraz już mają naprawdę mocną ekipę i widać w tym przyszłość. Znasz kogoś z tej drużyny? Tak, znam Krystiana Palacza bardzo dobrze, bo byłem teraz rok z nim w Sandecji. I jeszcze Rybickiego, tak, bo był też kiedyś w Odrze. No i co mówią o trenerze Fejo? No, kontrowersyjny trener, ale myślę z wiedzą piłkarską i wie co robić. Czym różniły się wszystkie szatnie, w których miałeś okazję być, czyli Sandecja, Jagiellonia, no i teraźniejsza? No to w Jagiellonii na pewno było takie moje pierwsze spotkanie z bardziej zagraniczną szatnią, bo jednak było tam dużo Hiszpanów,
I jednak to była taka główna ekipa, która tam była, ale jest to coś nowego i fajnego, bo jednak poznaje się ich kulturę i język, więc jest to też śmiesznie, ale jest to na pewno cięższe w takiej szatni, żeby jakoś się dogadać, czy tam złapać z kimś kontakt. A w Sandecji, no to tam dużo nie mogę powiedzieć, bo jednak była to specyficzna szatnia, ale też dużo bardzo pozytywnych rzeczy z niej wyniosłem, więc... Ale specyficzna, bo nie wiem, starsi odcinają się od... Bardziej starsza szatnia wiekowo, więc młodsza ekipa nie miała tak głosu w tej szatni, więc byliśmy bardziej taką mniejszą, no w mniejszej ilości byliśmy w tej szatni, więc bardziej trzymaliśmy się głównie tą młodszą ekipą. No a natomiast tutaj w Odrze tak jest, bym powiedział, bardzo sympatyczna szatnia. Wiadomo, są tam jakieś żarty mniej przyjemne, czy tam bardziej przyjemne, ale jest taka właśnie bardzo fajna szatnia i atmosfera, więc wydaje mi się też, że głównym aspektem tych naszych wyników to też jest szatnia. Szatnia. A kogo znałeś tak, albo znasz z szatni najdłużej, do kogo ci najbliżej? Najbliżej, no to myślę Maciek Wróbel, no bo się znamy jeszcze za czasów Akademii i tak naprawdę był on to pierwszą osobą, która wystawiła do mnie rękę, jak przychodziłem tutaj do Odry Opole jeszcze, jak byliśmy mali, więc no i do teraz mamy kontakt, więc już to jest bardzo długi okres. Pozdrawiamy Maćka. Pozdrawiamy i bardzo długi okres naszej przyjaźni, bym powiedział. Jeśli chodzi o teraz popularny trening mentalny, chciałam się Cię zapytać, co o tym sądzisz i czy sam z takich treningów korzystasz? Tak, sam korzystam od praktycznie pół roku. Nie jest to długi okres, ale dużo mi dał, tak naprawdę. No właśnie, co daje? No tak naprawdę duży spokój w głowie, bo to jednak wiadomo, jak się jest młodym zawodnikiem i w pewnym momencie się zdarza się taki okres, że nie gra się na przykład tyle, ile się by chciało, więc ta głowa jednak no jest zmęczona i lubi różne figle sprawiać, więc taki trener jest według mnie bardzo potrzebny i no naprawdę pomaga, bo naprawdę miałem sytuację, gdzie siedziałem sam w mieszkaniu zamknięty i nie chciałem wyjść na zewnątrz, ale taki właśnie trener pomógł mi, żeby no, czerpać radość nie tylko z piłki, ale też z innych rzeczy, takich nawet jak naprawdę spacer po mieście, czy tam pójście na lody, czy zjeść sobie w restauracji. Super. Czy takie rzeczy jak, nie wiem, często jakieś tam hejty internetowe albo radzenie sobie z przegraną, to też są te obszary, które gdzieś tak, tam... Tak, to jest głównie główny taki aspekt w tym wszystkim, bo jednak hejt jest w dzisiejszych czasach i no, nie trudno o niego, bo to wejdzie się na media społecznościowe i od razu wyskakują, więc jest to naprawdę pomocne i myślę, że naprawdę działa. Polecam to każdemu. Czy lubisz mecze wyjazdowe? Nie za bardzo. Wolę te najbardziej u siebie, ale mecze wyjazdowe jednak mają ten klimat, gdzie się jedzie na ten mecz, siedzi się cały czas z drużyną, jednak spędza się z nią czas, dużo czasu, więc to tylko pomaga. Ale adrenalinka większa. Adrenalinka większa, bo to jednak gramy przy większej publiczności przeciwnika, więc, ale też fajnie, bo można zobaczyć, jak tak jak jest w innych klubach, a nie tylko tutaj w Opolu, więc jest to coś ciekawego i myślę, że... Nie przeszkadzają Ci duże ilości kibiców drużyny przeciwnej? Czy motywują? Bardziej motywują niż przeszkadzają, bo to jednak fajnie tak grać przy większej publiczności, takie marzenie z dzieciństwa, więc... Tak jak wspomniałam na początku, Odra od 9 kolejek nie przegrała żadnego meczu. Ty zanotowałeś dobry występ z Niecieczą, drużyna cały czas na fali. Dużo optymizmu przed meczem z Motorem? Na pewno dużo optymizmu, ale jest chłodna głowa, bo tak jak wspominaliśmy o trenerze Fejo, jest dobrym trenerem, więc trzeba uważać na to. Też mieli teraz okres, że nie wygrywali meczów, ale
no mieli też okres, gdzie szli jak my, tak więc trzeba uważać i podchodzimy ze spokojną głową. No to my jako kibice, ja tu powiem od strony kibiców, też liczymy na to, że nasz trener Adam Nocoń również tutaj wszystko poustawiał jak należy, także ja Wam życzę udanego wyjazdu i co, przyjechania z 3 punktami wywiezienia z Lublina. Dzięki. Ja jeszcze mam jeden apel. Wszyscy do Lublina, a my z Michałem siedzimy w pięknym mieście lidera i wdychamy tutaj na tężni Solankowej mocno, bo Michałowi na pewno to pomoże w Lublinie, a mi na pewno to pomoże ogólnie.